Za nami czwarty etap jubileuszowego 80. wyścigu Tour de Pologne, który stał pod znakiem sprinterów. Blisko 200-kilometrowy odcinek rozpoczynający się w Strzelinie zakończyła meta w Opolu. Do stolicy Opolszczyzny prestiżowy Tour powrócił po 3 latach, bowiem w 2020 roku zlokalizowany był na opolskim rynku start drugiego etapu. Cieszę się bardzo, bo Opole dla mnie jest zawsze bliskie memu sercu, w ogóle województwo opolskie. Tutaj stąd pochodziło wielu wspaniałych kolarzy. Przede wszystkim klub Ziemia Opolska, Ludowe Zespoły Sportowe, Franciszek Surmiński, wychowawca wielu pokoleń cudownych kolarzy. Zwycięzcą etapu został Holender Olaf Kooi, dla którego to kolejna wygrana w wyścigu dookoła Polski. Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Stanisław Aniołkowski, który był 12. Liderem klasyfikacji generalnej w dalszym ciągu pozostał jednak Matej Mohorić. Tylko 10 sekund tracił po tym etapie do niego Rafał Majka, a 12 Michał Kwiatkowski. Dzisiaj bardzo pomógł mi zespół. Pozwolił mi uniknąć problemów na trasie i zagwarantował osłonę przed wiatrem. Dzięki temu był to dla mnie dzień odpoczynku przed jutrzejszym, znacznie trudniejszym etapem. Wyśmienicie przed własną publicznością zaprezentował się pochodzący z Kluczborka Patryk Stosz, który zgarnął wszystkie 3 premie lotne oraz utrzymał koszulkę najaktywniejszego zawodnika lotto. Zmęczony jestem po tym dzisiejszym dniu. Trochę da popalić. W czwórkę uciekaliśmy, więc... Czwórkę to tak ciężko jest, tak? Inaczej jakby było 8 kolarzy, a w 4 to tak krótkie zmiany, zaraz trzeba było wychodzić i to takie męczące wszystko było. Dzisiaj kolarze rywalizowali na również blisko 200-kilometrowym odcinku, jednak tym razem typowo górskim z Pszczyny do Bielska Białej. Andreas Takvam został nowym zawodnikiem grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Norwegii dołącza do składu zwycięzców Ligi Mistrzów na sezon 2023-2024. Środkowy po raz pierwszy do Plus Ligi trafił w 2014 roku, zmieniając norweski NYB. Po 2 latach gry przeniósł się do Niemiec. Natomiast przez ostatnie 4 sezony kibice znów mogli obserwować jego zmagania na parkietach polskiej elity, kiedy to reprezentował barwy Ślepska Malów-Suwałki. W poprzednim sezonie rozegrał dla niego 32 ligowe spotkania, w których zdobył aż 287 punktów. LZS Mechnice ma już 75 lat. Z tej okazji zorganizowany został festyn jubileuszowy, na którym nie zabrakło sportowych emocji, rodzinnych atrakcji, czy też turniejów piłki nożnej, nagród, wyróżnień, pamiątek i podziękowań. Mnóstwo osób się zjechało, byłych piłkarzy, byłych działaczy na ten jubileusz, czyli go razem z nami tutaj spędza te 3 dni, bo to piątek, sobota, niedziela, mnóstwo zawodów piłkarskich oczywiście, bo to przecież klub piłkarski, jednosekcyjny, ale również i zabawa, bo mamy zespoły, mamy DJ-a. Podczas festynu doszło między innymi do meczu kontrolnego między miejscowymi piłkarzami LZS-u a czwartoligową Pogonią Prudnik. Wynik spotkania otworzyli goście już w 3 minucie za sprawą Karola Wandrzewicza. 2 minuty później do wyrównania doprowadził Mateusz Bartczak, a chwilę później na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Juri Komączak. Po zmianie stron na 3-1 dla miejscowych trafił w 66 minucie Przemysław Czajkowski. To już 83. minuta i 2 gol dla Pogoni autorstwa Adama Urbańskiego. Zaś wynik końcowy na 4-2 dla LZS-u ustalił w 87. minucie Damian Kampa. Sam okres przygotowawczy zaczynamy dosyć późno z racji późnego zakończenia ligi. Mało czasu, widzę, że to większość zespołów ma ten sam problem, okres wakacyjny. Dzisiaj dużo rotacji, dużo zmian, dużo braków w ogóle, nerwowy sparring. Niepotrzebne błędy po stratach, aczkolwiek uważam, że z przebiegu meczu pierwsza połowa bardzo wyrównana, ale w drugiej wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą, aczkolwiek wynik tego nie wskazuje niestety. Oba zespoły zawalczą w weekend w wojewódzkim Pucharze Polski. Pogoń zmierzy się z Czarnymi Otmuchów, zaś LZS z Sokołem Niemodlin.